6 lutego, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Tu oczywiście, tak jak zawsze, idziemy zgodnie z alfabetem. A jaki dana spółka ma wpływ na indeks, to każdy może sobie już sam sprawdzić. Rozpoczynamy od Allegro, które ten tydzień no, na początku próbowało, że tak powiem, odbić się tutaj od poziomów poprzedniego dołka na wykresie tygodniowym oczywiście, jednak podaż przydusiła w końcówce i zeszliśmy prawie do cen otwarcia. Można powiedzieć, że bez wybicia tutaj tego ostatniego potwierdzonego szczytu, jak i również bez pokonania zakresu overbalansu panującego w tym tutaj dużym swingu spadkowym, no należałoby przyjąć, że po prostu będziemy schodzić niżej, a tutaj teraz kolejne, bo wiemy, nie mamy żadnych wsparć cenowych, więc tu można się posiłkować ewentualnie jakimiś liniami równoległymi. Kanał utworzony w stosunku do linii tej po szczytach poprzez te dwa dołki wypada mniej więcej na poziomie około 26 zł, natomiast poprowadzony od minimum notowań na, że tak powiem, na debiucie wypada na poziomie około 20 zł i w tym kierunku możemy patrzeć jako ten podstawowy wariant. Zaraz może powiem o małym szczególe, ale najpierw spójrzmy jeszcze na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy zejście tutaj, tu podwójny dołek, wyjście do góry teraz. Tutaj dla mnie osobiście to jest układ taki nie impuls, ale no różnie, bo do impulsu to tutaj mało co się zgadza, to znaczy się nie jest powiedziane, że nie, ale dla mnie to tu jest taki układ bardziej z taką korektą pędzącą po środku, ale do czego zmierzam? Tu jak widzimy, założenie jest podstawowe, wybijamy, jeżeli wybijemy, no to widzimy trzy dołki na tym samym poziomie, to wybicie tego powinno być gwałtowniejsze przyspieszenie i tak jak powiedziałem, te okolice, do których możemy się spodziewać, to jest tam zejście do około nawet i tam 20 zł, więc 26 jest, jeżeli po tych dołkach, ale tam będzie nawet 20 zł. Natomiast ostatnia szansa, która wydaje się minimalna, ale jest, nie można tego całkowicie zanegować. Gdyby otwarcie w poniedziałek nastąpiło troszeczkę tylko wyżej, po prostu nie zeszlibyśmy niżej, tak? Nie zeszlibyśmy, nie wybili tutaj poziomu dokładnie 34,80. To jak widzimy, ten pierwszy ruch, który tutaj mamy, jest, wybija nam ostatni potwierdzony szczyt. I ten układ tutaj na wykresie godzinowym, on ja osobiście go bardziej bym odniósł jako impuls, jako typowy układ impulsowy. I teraz gdyby, natomiast do tej pory, dzięki tutaj na dziennym widzimy ten knot, tu mamy też układ na razie korekcyjny. I teraz mówię, jeżeli nie doszłoby do wybicia, a rynek by tutaj zawrócił, otworzyłby się nieco niżej, to z godzinnego powinniśmy mieć kolejny impuls do góry. Jest wtedy szansa. Sygnałem takim, bym powiedział, do takiego scenariusza jest wybicie poziomu około tam niecałe 38 zł. Na wykresie godzinowym oczywiście. Także to jest jedyna szansa. Mała, bo mała, ale jest. Bo tak ogólnie to trzeba by było patrzeć, tak jak powiedziałem, że no jednak niżej. Następny CD Projekt. Na CD Projekcie mamy teraz znowu na układ, jak to właśnie spojrzeć, zobaczmy. A, B, C, A, B, C i co teraz? No, mamy tutaj formację taką inside bar. No, chciałoby się powiedzieć, że jakaś szansa jest, ale po pierwsze naruszona została połowa czarnego korpusu, nic więcej. Dlatego też może patrzmy na to od tej strony, że podstawowym spojrzeniem jest mimo wszystko poprzez obronę tego poziomu około 210 zł, trzykrotnego, zejście na nowe dołki, podążanie w kierunku 130 czy tam 110 nawet potem, to jest kwestia dalszej siły. Tu jak widzimy 130, a nawet, przepraszam, 90. Także tutaj to jest cały czas w grze. Natomiast właśnie przejdźmy może na wykres dzienny. To, co chciałoby się powiedzieć, to właśnie te trójki tutaj
w dół, w górę. I tutaj teraz mamy impuls, tak? Mamy impuls, ale pytanie, czy to jest impuls, bo on nie jest ze szczytu. Czyli A, B i C. I teraz, jak widzimy ruch wybijający, ostatni potwierdzony szczyt, jeżeli nie wybijemy tego dołka na wykresie dziennym, no to wybicie tutaj tych poziomów będzie sygnałem zakupowym, i wtedy ta cała tutaj konsolidacja będzie wreszcie miała możliwość zostać wybita. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko, bym powiedział, taki scenariusz, no na pewno mniej prawdopodobny. Tak wygląda tutaj sytuacja. Przez układ tych trójek, no należałoby się spodziewać, że coś jednak tutaj będziemy mieli jeszcze spadki w dół. Chociaż tak jak mówię, no kusi to, że właśnie tutaj na tym zejściu tutaj mamy piątkę, ale ona nie poszła od szczytu. Tu był najwyższy punkt. Czyli no jest 3, 3 i 5. Jest jakiś układ też korekty, więc razem w korekcie wyższego rzędu mogłoby tutaj dojść. Jeżeli nie wybijemy tego dołka, to tak jak powiedziałem, jeżeli wybijemy, to moim zdaniem nie ma już ucieczki od zejścia do 130, czy nawet tak jak widzieliśmy, okolice 190. Natomiast jeżeli nie wybijemy tego dołka, no to jest szansa na to, że nie tylko podejdziemy znowu po 210, ale że to 210 wreszcie pęknie i pójdziemy na te 240. Kolejna spółka to Dino. No Dino po tej dużej świecy, próba odreagowania, duży cień, wysoki cień, mała szpulka. Widać wyraźnie, że tutaj jeszcze podaż cały czas ciśnie. Tak jak kiedyś wspominałem, że takie długie cienie na czarnym korpusie najczęściej niestety lubią być, niestety albo istety, retestowane, nawet wybijane. No więc to wybicie tutaj to jest też taki dość poważny sygnał sprzedażowy. Ale patrząc teraz na wykres dzienny, no musimy sobie zdawać sprawę, że tu mieliśmy 3, tu mieliśmy 3 i tu teraz już mamy prawie całą piątkę. Mówię prawie, no bo zakładam, że jeżeli mamy falę pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą i teraz piąta, no to ona jeszcze coś powinna wybić ten dołek i tutaj pasowałoby, znaczy pasowało, no dobrym miejscem jest okolice 290 do zakończenia tego tutaj swingu spadkowego. I być może to będzie cała korekta ABC. Trudno jest tutaj powiedzieć. Ja pamiętajmy, że na tym, jak to się tutaj może jeszcze raz wrócę do dużego wykresu. Jeżeli spojrzymy tutaj na ten duży wykres, no to byśmy mogli powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia pierwsza, druga, trzecia, znaczy się pierwsza, druga, teraz tutaj cały czas trzecia zakończona, więc to jest jako pala czwarta. I mogłaby być. I oczywiście teraz pytanie, czy ona się zakończy tu, czy ona jednak przeciągnie się do 38,2, a więc do poziomu około 260. Nie wiemy, ale no widać wyraźnie, że tutaj jest szansa na wykończenie impulsu. Mówię, jest szansa, ponieważ zawsze może być, że jest pierwsza, druga i teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, dopiero zakończy się trzecia, potem czwarta i potem piąta, tak? Czyli zejście na te niższe poziomy. Jakby nie patrzeć, na razie jest spadkowo. I na razie nie mamy jakichś podstaw, najmniejszych właściwie podstaw do tego, aby myśleć o kupnie, bo tak jak powiedziałem, no wydaje się, że w tym momencie zejście chociażby tu do okolic 290 zł jest, no jest prawie że bankowe. Kolejną spółką KGHM. Na KGHM-ie po tej szpulce nic nie, no, znaczy po szpulce z ubiegłego tygodnia, teraz mniejsza taka, znaczy szpulka jako świeca większa, ale mniejsze cienie, to wszystko tutaj nie daje nam jednoznacznych sygnałów. No i należy w związku z tym przyjmować, że skoro jesteśmy w trendzie spadkowym, nie wybiliśmy tej korekty, no to mimo wszystko bardziej prawdopodobnym zdaje się być wyjście na nowe dołki i zejście tutaj do okolic 120-115. Patrząc na wykres dzienny KGHM-u, no też widzimy, tylko mamy tutaj taki układ, że mamy podejście, tu teraz trójkowe zejście i pytanie, czy nie będzie tutaj ABC
I dał kolejny ruch do góry. Tu taka sytuacja dla mnie nie jest trochę jasna, bo to podejście jest tu taką, no nie ma ABC, ale ogólnie nawet w tym krótkim interwale dziennym też mamy raczej prospadkowo, tak? Fajnie wygląda wykres miedzi jako miedzi, no ale KGHM nie chce na razie tak wyglądać. Więc tutaj należy zakładać, że jednak z tej dłuższej perspektywy wyraźna trójka do zakresu overbalance, no, że tu jednak będzie. A to, że mamy tutaj trójkę w dół, to też o niczym, nazwijmy to, nie świadczy, a nie impuls, ponieważ no, może tu na przykład budować jakiś kij końcowy, który zejdzie nam właśnie do tych poziomów około 115 zł. Także tutaj dopóty nie wybijemy poziomu 149,30, dopóty patrzymy raczej w dół. Kolejna spółka to LPP. Na LPP mamy kolejny tydzień, tym teraz jak gdyby widzimy, że siła podażowa jak gdyby wygasała, tak? Jest duża świeca, mniejsza świeca, teraz już mała świeca, bo zbliżamy się tutaj do ważnej takiej, no bym powiedział, strefy tego wybitego poprzedniego szczytu, więc tutaj siłą rzeczy, będąc w tym trendzie takim wzrostowym dość silnym, no po jakaś popyt jakiś się, że tak powiem, uaktywnia w celu no, zajęcia pozycji kupna, bo gra na to, że mamy tutaj do czynienia z korektą. Dodatkowo widzimy też, że no, na oko widać, ale że tu mamy podobne wielkości i to też robi swoje. Jak widzimy, tu się zgrywa idealnie. W związku z czym, no co należałoby się spodziewać? To należałoby się spodziewać, że mimo wszystko okolice 15 tysięcy punktów co najmniej spowodują jakieś zatrzymanie. Jednak cofając się tutaj, patrząc szeroko, no to musimy zdawać sobie tę sprawę z tego, że mamy tak naprawdę pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Pełen impuls. No więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wychodzi, że powinniśmy mieć jakąś korektę, większą korektę co najmniej tego tutaj ostatniego impulsu wzrostowego, tego dużego swingu po wybiciu, tak? Widzimy teraz, że strefa wsparcia, taka nieretestowana, można powiedzieć dziewicza, po wybiciu pokrywa się ze zniesieniem 61,8%, te 10 tysięcy. No i teraz spójrzmy na wykres dzienny. I tutaj widzimy wyraźnie, że od szczytu mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta jakaś, teraz jesteśmy gdzieś w piątej. Czy tutaj się zakończy, czy tutaj mamy jakiś klin kończący, nie wiem. Może jeszcze zejście tutaj mimo wszystko do tych poziomów nieco niższych, tych około 61,8% zniesienia tego ostatniego swingu, tej jak gdyby dużej fali piątej z tygodniowego wykresu, tak? Bo tutaj no jest według mnie też pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli taki typowy impuls, więc tutaj ten poziomy może zatrzymają, ale do czego zmierzam? Że LPP tak wzrostowo, tak? Tylko nie sprawdzałem, nawet nie wiem, bo no nie jestem uczestnikiem tego rynku zbytnio, ale przypuszczam, że chyba też może są kontrakty na LPP. Dlaczego warto tutaj? Bo tu tak fajnie to się kreśli, że jeżeli zatrzymamy się gdzieś tu i teraz zrobimy korektę, może nawet i dochodzącą, bo w takim dużym trendzie jest szansa na głęboką korektę, czyli dojście tutaj do strefy na koronę. Ale nie wyjdzie nowego szczytu, no to może się pojawić świetna okazja do zajęcia fajnej pozycji krótką na LPP, tak? Bo tak jak pokazywałem z wykresu tygodniowego, te 10 tysięcy będzie przyciągało jak magnes, że tak powiem. No a 18, a rejony tutaj, no gdyby doszło do strefy na koronę 18, ale LPP kończy według mnie, gdzieś jest w końcówce, najprawdopodobniej impulsu pierwszego, impulsu spadkowego i tu będzie powolutku według mnie szykowany jakiś ruch odbiciowy, moim zdaniem w korekcie. Kolejna spółka to PKO SA. Na PKO SA tym razem cień od góry po odbiciu się od takiego dolnego ograniczenia strefy oporu wynikającej tutaj z tego szczytu, a więc właściwie ten
poziom tutaj zadziałał w ten sposób, że powstał cień, ale widzimy, tu mieliśmy dwa dolne cienie, ten zwłaszcza w zeszłym tygodniu taki duży, teraz no jest tutaj ten pin bar, ale on jest jeszcze niezbyt wielki, więc tutaj nie ma co panikować. Patrząc teraz znowu na ten wykres w układzie tutaj dziennym, no to no, owszem, może być tutaj jakaś, nie wiem, korekta nieregularna, bo wyjście jest tutaj trójką na szczyt, ale równie dobrze możemy mieć tutaj do czynienia, że tu jest jakaś pierwsza, druga i teraz ta druga to jest albo pędząca, albo będzie pędząca z dojściem do strefy, a może nieregularna, więc dopóty nie wybijemy tutaj dołka na poziomie 130 i 126,10, dopóty tu jesteśmy cały czas, jeszcze patrzymy w górę na możliwość uzyskania nowych szczytów. Natomiast samo wybicie tego dołka w takiej sytuacji, jak jest teraz, też jeszcze niczego nie będzie przesądzać, bo może być tutaj większa korekta nieregularna. Więc w tym średnim takim terminie, no to niestety, ale znaczy niestety, dopiero pokonanie tych 110, tak? To będzie takim mocnym sygnałem do średnioterminowej zmiany kierunku. PKN Orlen, trzecia czarna świeca. One nie nachodzą na siebie, ta tutaj nie nachodzi, więc nie ma raczej tej formacji takiej zapowiadającej dalsze spadki, ale sam układ jest oczywiście tak zdrowy do spadków, że wydaje się, że tutaj zejście co najmniej do tych 65 to powinno mieć miejsce, mówię do tych 65, bo tutaj mamy tą kolejną strefę, a ta za chwilę pęknie. Do tego musimy sobie wziąć poprawkę, że znaczy poprawkę, musimy wziąć też porządnie pod własną obserwację fakt, że w tej chwili widzimy tu, że tworzy nam się tu jakaś głowa z ramionami, gdzie jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć, na linii szyi, więc wybicie tej głowy z ramionami, no otwiera nam drogę o jakieś 25, około 25 zł, czyli powinniśmy w tym momencie, otwarta zostaje droga do zejścia do strefy na koronę. Mówię dlaczego o zejściu takim głębokim na strefę na koronę, ale tylko jak gdyby do no, korekcie tego tutaj, ponieważ zakładam, że tym ruchem wybiliśmy ostatni potwierdzony szczyt i jest duże prawdopodobieństwo, że zejście nawet tutaj do tych rejonów będzie no, korektą. Teraz pytanie, czy na pewno tak daleko zejdziemy. No na to odpowiedzi nie znajdziemy jednoznacznie, czy na pewno tak zejdziemy, ale spójrzmy. Po tym układzie, który tutaj miał miejsce, mamy 5, teraz tu mamy 3 i teraz tu mamy już coś koło 5. Znaczy się chodzi o impuls, tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz tu jakiś klin końcowy się dzieje. Więc patrząc od tej strony, samo przebicie tej linii szyi, tak? Samo przebicie moim zdaniem nie będzie sygnałem. Nie będzie sygnałem godnym uwagi. Ja wiem, że można się pomylić, bo znaczy w tym sensie, że samo jakby następne przebicie przecież może pójść potem tylko delikatna korekta po przebiciu, utworzy nam się tu jakaś pędząca czy coś w tym stylu i dalej będzie rynek spadał, ale ryzyko zagrania na sam fakt wybicia tej niszy jest o tyle duże, że tak jak tu mówię, tu się ukształtowało coś, co już przypomina mocno prawie wyczerpany impuls. I teraz może być tak, że po wybiciu będziemy mieli chociażby i głęboką korektę. Niestety często tak się zdarza, że no, każda głowa z ramionami, jak to się mówi, płaci, zwłaszcza, że ich się pojawia dość dużo. Tutaj ja osobiście mówię, no, kierowałbym się ewentualnie wejściem, gdyby po wybiciu był udany retest linii szyi, to wtedy tak jak najbardziej krótka pozycja miałaby sens. Tu natomiast widzę możliwość wyczerpania się tego, powolutku wyczerpania się tego tutaj zakresu swingu, impulsu i w związku z tym trzeba również wziąć pod uwagę, że od szczytu będziemy mieli A, B i C i nic ponadto w tym średnim terminie. Kolejna spółka PKO BP. Na PKO BP mamy górny cień, tutaj podwójny dołek, tu jest cały czas walka. No, dopóki nie padnie nam to minimum 40,493, no dopóty patrzymy mimo wszystko w górę, patrząc na wykres dzienny, też widzimy, że tutaj mamy impuls, tu mamy tylko układ korekty i teraz oczywiście może być tak, że tu też mamy teraz układ korekty i zejdziemy niżej, tak? Zejdziemy niżej. Ba, może się okazać,
i wcale tego nie można zaprzeczyć, że to było podejście ostatnie do szczytu i teraz tutaj nie ukształtuje nam się korekta jako tego swingu, tylko docelowo wybijemy ten dołek i będziemy w średnioterminowy, co będzie średnioterminowa zmiana. Ale to trzeba patrzeć na to z pewnym, no, pewnej kolejności. Na tę chwilę mamy impuls, korektę i być może tu się nawet tworzy korekta pędząca teraz i za chwilę pójdziemy do góry. Jeżeli wybijemy ten dołek tutaj, czyli wybijemy poziom 46,60, no należy patrzeć, że będziemy robili co najmniej korektę falę C, korekty tego swingu. No i oczywiście tu już można mieć pierwsze zakusy, na przykład do jakiejś dłuższej pozycji krótkiej, tak? Bo tak jak powiedziałem, wybicie tego dołka będzie najprawdopodobniej też zwiastunem wybicia tego dołka, a czy na końcu okaże się to tylko korekta tego swingu, czy jednak wybicie tego dołka i bardziej mocne spadki, to już jest oddzielna sprawa, ale tu wtedy już jest jakaś podstawa do ewentualnie właśnie zagrania na te większe spadki. Na tę chwilę, tak jak powiedziałem, mamy jeszcze wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt i na razie układ na tę chwilę korekty pędzącej 1 do 1 mniej więcej. Może to się przekształcić w pędzącą jakąś inną, czy nawet nieregularną. Ale jak już będzie przebicie tego, to wtedy do głosu dochodzi wariant z wybijaniem tego dołka. Kolejna spółka PZU. Na PZU po tej szpulce z dużo większym dolnym cieniem odbijającym się od tej dużej strefy, no nie mamy żadnego potwierdzenia, nie mamy też jakiegoś super negatywnego, nie wiem, próby negacji. No tu po prostu jest zamknięcie wyżej, tylko że świeca jest nieciekawa, ale no cały czas patrzymy, na razie mamy układ A, B i C. Patrząc teraz na wykres dzienny PZU, no to widzimy tutaj wyraźnie znowu podobną rzecz jak na PKO BP, znaczy układ podobny. Czyli tak, na tę chwilę mamy wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt i teraz mamy tutaj na razie korektę pędzącą. Tu wiadomo, że jeżeli będziemy rynek gdzie spadał, wybijemy ten poziom i należy uznać, że będziemy wybijali ten poziom, a to już może powoli na PZU oznaczać naprawdę mocniejsze spadki. Bo choć na tę chwilę mamy typowy układ korekcyjny, tak? No to prawda jest taka, że no, dużo już nam się robi tych coraz niższych dołków i coraz niższych szczytów. Więc jeżeli wybijemy w cenach zamknięcia ten poziom 35-38, no to należy za podstawę uznać, że będziemy wybijali również i poziom tego dołka, a jeżeli to wybijemy, no to z wykresu tygodniowego było pokazane, ta strefa wybita, no to jest niestety, ale dalsze mocniejsze zejście. Więc na tych spółkach finansowych dużo, dużo się wyjaśni teraz na początku, powinno się wyjaśnić na początku tygodnia i tu jeszcze naprawdę są możliwości wzrostowe. LPP już miałem, pokazywałem, także no na razie powiedzmy sobie tak, znowu kolejny tydzień, gdzie przeważająca część naszych spółek z indeksu WIG20 ma bardziej negatywny wydźwięk niż pozytywny. Są te niejasności, tak jak na spółkach finansowych. Są też momenty, są też spółki, a konkretnie spółka LPP, która gdzieś tam potencjał powoli ma szansę wykończyć tego pierwszego swingu spadkowego i wejść w układ korekcyjny wzrostowy. Więc te oddziaływania są takie, że no, wszędzie jest mysz-masz. Znaczy mysz-masz. Główne założenie, można powiedzieć, tak jak na indeksach, no mimo wszystko jest bardziej prospadkowo niż nie, w jakimś tam jeszcze przedziale, ale to wszystko dzieje się w kwestiach takich średnioterminowych na razie jako korekty. Tu jeszcze w żaden sposób ja nie podjąłbym się, z wyjątkiem oczywiście takiego strzału, jak to się mówi, ruletkowego, że rozpoczęła się wesa. No nie, 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 nie i nie, i nie, i nie. Ale giełda sama nam pokaże i wiemy, że może zaskoczyć każdego i w każdym, że tak powiem, momencie. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.